Dzień dobry, witam w negocjacyjnym karate, podcaście, dzięki któremu dogadujemy się lepiej, komunikujemy się sprawniej. Jak zwykle jest ze mną Krzysztof Starnecki, nasz zawodowy negocjator. Cześć Krzysztof. Witam serdecznie. No i zabieramy się do roboty. Dzisiaj mamy temat dosyć delikatny, dosyć może kontrowersyjny, bo zdecydowaliśmy się na to, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób negocjuje się, prowadzi się negocjacje z kobietami. I czy to jest coś innego, czy trzeba używać innych technik, czy mieć inne podejście, ewentualnie na co zwracać większą uwagę, kiedy negocjujemy z kobietami, bo mamy przecież teraz mnóstwo bardzo silnych, bardzo potężnych kobiet na bardzo wysokich stanowiskach, które niczym nie ustępują mężczyznom pod kątem negocjacyjnym, a wręcz mogą też używać różnego rodzaju swoich technik, które działają przeciwko nam. Jak wygląda twoje doświadczenie w tym temacie? Temat kobiet to jest temat delikatny i piękny, jak zawsze. Ujmując to w taki z jednej strony przewrotny sposób, ale z drugiej strony bardzo, bardzo trafny, bo zderzamy się tutaj z kilkoma uwarunkowaniami. Pierwsze uwarunkowanie jest takie, że wciąż ten świat, na przykład negocjacyjny, biznesu, w wielu kulturach jest dominowany przez mężczyzn i w naszej kulturze, czy europejskiej, czy polskiej, to mimo wszystko wciąż większość negocjacji to sytuacja, w której ilość mężczyzn jest zdecydowanie większa niż kobiet. To jest po prostu fakt. Tak? Jednocześnie zdarzały mi się negocjacje, w których nawet dominowały kobiety ilościowo, już nie mówiąc o tym, że na przykład przewodziły negocjacją. Ale istotą naszego spotkania jest to, czy jest różnica pomiędzy tym, jak negocjują kobiety, a mężczyźni, prawda? Bo powiedzmy, wiedza negocjacyjna to jest jedna rzecz. Jednocześnie, kiedy zadajemy pytanie, jak się negocjuje z kobietami, no to automatycznie niejako porównujemy to do sytuacji, kiedy negocjuje się z mężczyznami. Jest tutaj kilka aspektów. Takim pierwszym aspektem negocjacyjnym jest kwestia pozycji kobiety w środowisku negocjacyjnym. No i podam tutaj taką paralelę, albo na bazie paraleli pokażę pewne uwarunkowanie, które pojawia się w negocjacjach z kobietami. Wyobraźmy sobie, zatrzymuje nas policjantka. Tak? I rozmawiamy z policjantką w momencie, kiedy, nie wiem, przekroczyliśmy prędkość, jakiś przepis. I pytanie brzmi, kiedy te negocjacje są bardzo trudne, kiedy rozmowa z policjantką przestaje mieć jakikolwiek efekt pozytywny dla nas, jeżeli chcielibyśmy, aby udały się negocjacje poprzez, nie wiem, zmniejszenie kary, no najczęściej do tego dążymy, albo nawet odpuszczenie kary, czyli pouczenie i tak dalej. Jeżeli w rozmowie z policjantką mężczyzna w jakikolwiek sposób zaadresuje temat kobiecości, jego szanse maleją, ba, natrafia momentalnie no totalnej przewadze przypadków na reakcję bardzo mocną, no, bardzo często grzeczną, ale zdecydowanie idącą w przeciwnym kierunku niż rozmówca chciałby. Na przykład zagadując do pani, no, pani policjant, pani oficer, jakkolwiek by to ktoś powiedział. I tu jest jakaś wycieczka a propos jej kobiecości. Kobiety policjantki, jeżeli chcemy z nimi negocjować, powinniśmy traktować tak, aby one nie czuły się traktowane jak kobiety, tylko jak osoba, która reprezentuje pewien zawód, pewien poziom zawodowy, jako osoba, a nie jako kobieta. I teraz tak, jeżeli w negocjacjach będziemy adresować elementy kobiecości z kobietami biznesu, będziemy natrafiać zazwyczaj na bardzo silny opór. Albo na
rodzaj reakcji, która będzie wskazywała na to, że osoba traktowana w tym momencie jak kobieta, czyli inaczej niż mężczyźni, będzie czuła się traktowana gorzej, źle i nie podoba się to. Bo kobiety chcą być traktowane w negocjacjach jako partnerzy biznesowi. Czyli jako partnerki biznesowe w tym wypadku, można powiedzieć, prawda? Ale mówiąc jako partnerzy biznesowi, rozumiemy właśnie to, że kobiety nie chcą być traktowane inaczej w negocjacjach, bo tematem rozmowy nie są relacje damsko-męskie, tylko tematem rozmowy jest jakaś sytuacja biznesowa. I tak jak z policjantką, najlepiej rozmawiać z nią tak, jakbym rozmawiał z mężczyzną, nie robiąc wycieczek w jakikolwiek sposób w kierunku kobiecości, tak samo w czasie negocjacji proponuję, aby też tego nie robić i po prostu rozmawiać o biznesie. Kobieta łagodzi obyczaje i w negocjacjach też inaczej się mężczyźni zachowują, jeżeli są sami, a inaczej, jeżeli jest kobieta. Dlatego, że druga strona medalu, no my mężczyźni w obecności kobiet zazwyczaj nabieramy pewnej ogłady. Szukamy czego? Szukamy akceptacji u tej osoby, a jest to kobieta, bo trudno uniknąć tej relacji. W związku z tym zachowujemy się trochę inaczej, bardziej delikatnie, nie jesteśmy tak ofensywni, jakbyśmy byli, gdybyśmy byli na przykład w środowisku czysto męskim. A więc ten element już wpływa na nas. To jest też element damsko-męski, bo mężczyzna w takim momencie chce elegancko wypaść w oczach kobiety, często nie zdając sobie z tego sprawy. Po prostu tak się zachowuje, no bo ta sytuacja jest taka, a nie inna. Ale to właśnie jest ten element. Czyli proszę popatrzeć, że z jednej strony sugeruje, aby nie zwracać na ten element uwagi, tej kobiecości, tylko traktować temat negocjacji jako ten jakby podstawę, jako cel, jako obszar działania, niezwiązany z tym, że jest mężczyzna czy kobieta. Ale z drugiej strony mówię, że my w ten sposób automatycznie zachowujemy się inaczej. Ale pokażę inny aspekt kobiecości. No i tu, Paweł, zapytam ciebie. No wyobraź sobie, że jesteś ty w negocjacjach, siedzisz, a na wprost siedzą dwie kobiety. I tak wyglądają negocjacje. Ty reprezentujesz siebie, a po drugiej stronie siedzą dwie kobiety. No, to jakiemu prawu podlegasz? Zobaczymy. Trochę cię przetestuję. Jakiemu prawu podlegam? Tak, pewnemu prawu natury podpowiem. Okej, okay, no. No. Znaczy ja staram się być jak najbardziej profesjonalny w takiej sytuacji. Czyli nie chciałbym dać im odczuć, że traktuję inaczej. Jednocześnie będę na pewno szarmancki, będę starał się zachować kulturalnie. Okej, okay, fajnie. I to, co przed chwileczką powiedziałeś, to było takie bardzo fajne streszczenie tego, co powiedziałem wcześniej, prawda? Mm-hmm, tak, dokładnie. Jednocześnie podlegasz pewnemu bezwzględnemu, niedyskutowalnemu prawu, które mówi następującą rzecz. Jeżeli są dwie lub więcej kobiet, w obecności mężczyzny automatycznie konkurują one między sobą. To nie jest kwestia dyskusji. I jeżeli ktokolwiek zakwestionuje to, co w tym momencie powiedziałem, no to jest to świadectwo z jednej strony może niewiary w to, co mówię, mówiąc to grzecznie, albo sztuczności wynikającej z pewnej poprawności politycznej, która nie pozwala zauważać to, że kobieta nosi biustonosz, a facet go nie nosi. Tak? I dlatego powiem tutaj o pewnej zależności, o pewnym prawie, który mówi o następującej rzeczy. Jeżeli ja jako negocjator siedzę na wprost dwóch kobiet albo trzech, a zdarzyło mi się to bardzo rzadko, ale tak się dzieje, i ja powiem do tych kobiet, jednej z nich w czasie negocjacji, bardzo ciekawie pani to ujęła. No, założona coś powiedziała. Automatycznie, w sposób totalnie niekontrolowany, druga kobieta zaczyna iść w kierunku, nie zdając sobie z tego sprawy najczęściej, takiego zachowania, które gdzieś tam potencjalnie na poziomie podświadomości ma dążyć do tego, żebym ja też zauważył, że ona też coś potrafi ciekawie ująć.
czyli na przykład już się poprawi sobie włosy, zmieni postawę, tak? I będzie, nie zdając sobie najczęściej z tego sprawy, będzie starać się tak zachowywać, żeby wzmocnić swoją pozycję w oczach mężczyzny, w obecności tej drugiej kobiety. Konkurencyjność kobiet to jest siła, której nie można ignorować, bo to jest siła naturalna. No, tak jak facet idący po ulicy, czy ulicą z kobietą, ze swoją żoną. Kiedy zobaczy po drugiej stronie, że idzie kobieta, automatycznie obróci lekko głowę, żeby na nią spojrzeć, dlatego że mężczyzna ma patrzenie tunelowe, a to jest związane z tym, że on polował. Jak polował, musiał się koncentrować na pewnej kwestii, więc ma zawężone patrzenie, jeśli chodzi o boki, tak? Umówiąc tak kolokwialnie, ujmując bardzo organoleptycznie, więc on musi obrócić tą głowę, żeby spojrzeć i wrócić. To jest poza jego świadomością. To jest podświadome. A Krzysztof, a czy jest tak samo, jak na przykład są dwaj mężczyźni, jedna kobieta i ona coś powie i mężczyźni też konkurują? Nie, mężczyźni nie konkurują na tak silnym poziomie podświadomym. Oni mogą konkurować, ale niekoniecznie tak jest, bo to jest inne uwarunkowanie. Ale zaraz o tym powiem, bo to jest bardzo ciekawe, no ale jest temat negocjacji z kobietami. Teraz wracając do tego tunelowego, kobieta ma patrzenie peryferyjne. Tak? Ona nie musi obracać głowy, ona widzi. I dlatego jak facet tak zrobi, to ona go pociąga za rękę i mówi, co się gapisz? Nie? Ale kiedy on by się nie gapił, to by tak wyglądał, jakby mu się głowa wykrzywiała, tak? Bo specjalnie robi, ona wtedy do niego powie, a ty co się wygłupiasz? Nie? Także jakby nie było, kobieta to pewnie nie widzi i tak dalej. A to jest humorystyczne albo humorystycznie ujęte, ale tak jest. To tak samo jak kobieta, to jest w genach kobiety, tak? Kiedy spojrzy na faceta, to na którą część ciała zawsze spojrzy. Okay? A mówiąc to, ujmując to ładnie, na tylnią część ciała. Bo kiedy następowała selekcja facetów, tak? Pierwotnie, to jest tak zwany atawizm, to kobiety patrzyły na tylnią część ciała, bo budowa, zgrabność świadczyła o możliwościach rozrodczych, o sile samca. Oczywiście w dzisiejszym świecie znajdą się ludzie, którzy mogą je zaatakować, bo mogą powiedzieć, co ty opowiadasz, my jesteśmy ludźmi, my mamy wolną wolę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście, no, każdy ma prawo mieć takie reakcje, jak ktoś jest niewyedukowany, a jest nadźgany poprawnością polityczną, idącą w kierunku pod tytułem widzę jedno i nie widzę świata, no to ja się nie wiem, czy ktoś może powiedzieć, ale ja się tego nie obawiam, bo ja teraz nie opowiadam bzdury, tylko mówię o pewnych fundamentach wiedzy, świadomości. To nie znaczy, że człowiek na pewnym etapie nie może pewnych rzeczy przepracowywać, ale pewne rzeczy są silniejsze od nas, prawda? No i te atawizmy, one w nas zostały. I teraz wracając do kobiety, która negocjuje, nie powinno się doprowadzać do sytuacji, w której po jednej stronie siedzą kobiety, a po drugiej stronie siedzi mężczyzna czy mężczyźni, dlatego że jest pewna nierówność negocjacyjna. Kobiety, jakby, jeżeli by jeszcze facet o tym wiedział, no może je rozgrywać bez ich wiedzy. To nie znaczy, że je rozegra, że one głupoty będą robić i tak dalej, ale jest łatwiej jakby zmienić fundament tych negocjacji, czy wprowadzić pewne rzeczy, jeżeli ktoś przymanipuluje takim obszarem. I to jest ciekawe, to nie jest związane nawet z atrakcyjnością tego faceta po drugiej stronie. Wszystko jedno, jaki ten facet jest. Oczywiście, jeżeli ten facet jest atrakcyjny, a kobiety na to zwracają uwagę, to tym bardziej to powstaje. Ale tak samo jak są bardzo atrakcyjne kobiety, albo na przykład facetowi ten typ urody się podoba, to on też inaczej się zachowuje w tych negocjacjach, tak? A nie daj Boże, jeszcze mu motyle skaczą w głowie, a wiadomo, że reakcja nie jest związana ze świadomą reakcją, bo to mózg limbiczny decyduje o tym, że ktoś nam się bardziej, mniej podoba. Więc następuje tutaj jakby wybicie w kierunku innym niż sama, jak się mówi po angielsku, subject matter, czyli to, o czym rozmawiamy. Czyli ten element seksualności, gdzieś tam atrakcyjności, czy w ogóle natury ludzkiej,
on tam dalej z tyłu głowy jest, tak jak na przykład w momencie negocjacji z mężczyznami, jak się na nich włącza walka, ewentualnie te wszystkie męskie reakcje, które są naturalne i nikt ich nie neguje, tak w przypadku negocjacji z kobietami po prostu włącza nam się inna reakcja, która jest równie naturalna i którą wbrew tej poprawności politycznej nie należałoby negować, tylko przyjąć i powiedzieć, ok, tak jest. Czy możemy to wykorzystać? No, to jest pytanie, na które pozostawię bez odpowiedzi, no bo to czasami możemy, ja na przykład ze dwa razy, tak rzucam, bo musiałem się zastanowić, wykorzystałem to po to, żeby pomóc przebiegowi negocjacji, żeby było fajniej, żeby było przyjemniej. Jeżeli masz intencje dobre, to skracasz pewne procesy i tak dalej. Tutaj powiem o pewnej jakby następnej kwestii, na którą warto zwrócić uwagę. Kiedy patrzymy na mężczyzn, patrzymy na kobiety, to tam pojawi się prawo Pareto. 80% kobiet ma pewne tendencje do zachowania się, bardzo silne kobiece tendencje, a 20% kobiet nie. Dlaczego? Bo mają mieszankę trochę większą hormonów męskich. Mamy tutaj przykład kobiety w biznesie. To są kobiety, których zachowanie bardzo często, jak są na stanowisku prezesek, a dyrektorek wysokiego szczebla, to one wykazują pewne cechy, które wchodzą jakby w ten obszar męski. One są bardzo często bardzo kobiece na swój sposób, ale na przykład jak idą na zakupy, robią je szybko, sprawnie, kupują od razu, nie chodzą po wielu sklepach. Dlaczego? Bo są bardzo często są to kobiety na tych stanowiskach, które nie mają czasu, one optymalizują czas, podejmują decyzje w inny sposób niż większość kobiet, nie potrzebują się zastanawiać a 2 godziny na tym, czy kupić buty, czy nie. Bo ta osobowość jakby idzie w takim kierunku większego zdecydowania i tego strategicznego myślenia, bardziej biznesowego, czyli jakby w tym świecie dzisiejszym wydaje się bardziej męskiego. No i na przykład, ale jest też 20% mężczyzn, którzy mają też tendencję większej delikatności. I tu nie mówię o aspekcie tym, że to wskazuje na przykład na to, że ktoś ma zachowania homoseksualne, bo to jest jakby osobny aspekt, tak? Tylko mówię o pewnych zachowaniach. Są mężczyźni bardziej delikatni, są mężczyźni, którzy lubią porozmawiać o detalach i tak dalej. Ale zasadnicza różnica między kobietą a mężczyzną jest taka, że zdecydowana większość mężczyzn lubi działać od ogółu do szczegółu. Czyli jeżeli ja w negocjacjach sprzedażowych napotkam się na Twoje pytanie, co mi Pan zaproponuje, jeśli chodzi o wyjazd na wakacje, a ja zacznę, proszę Pana, no, proszę sobie wyobrazić, że siedzi Pan na fotelu, a wygodnym, w ręku ma Pan drinka o lazurowym kolorze, a po prawej stronie ma Pan gładź lazuru basenu o temperaturze 32 stopnie. Tak? Jak ja bym Ci zaczął tak sprzedawać wakacje, to byś powiedział, Panie, przestań Pan chrzanić, powiedz Pan, o co chodzi. I ja bym się wtedy przebudził i powiedział, proszę Pana, Tunezja, hotel sześciogwiazdkowy, 3 baseny, dostęp do morza w odległości 50 metrów i na końcu bym powiedział o detalach, tak? Czyli od ogółu do szczegółu ty byś chciał odebrać. A kobiety, bardzo wiele kobiet lubi zacząć od szczegółu i doprowadzić do jakiegoś ogółu. Im to nie przeszkadza. Większość mężczyzn tego by nie zaakceptowała. No ale właśnie tu się pojawia ten element, że w biznesie dużo kobiet mają tendencję do bardzo szybkiego konkretyzowania, jak się to mówi humorystycznie, przechodzą do adremu, więc mają te zachowania takie, ja to nazywam prezesowskie, tak? Dlatego można się tutaj nadziać. Tak? No i tutaj obserwując kogoś, zaczynamy obserwować osobowość, a niekoniecznie kobietę, mężczyznę. I tak samo są kobiety lwice, są kobiety kobry, tak? Są kobiety psy w tej naszej nomenklaturze negocjacyjnej, są kobiety ślimaki. I tak musimy obserwować tą osobowość jako taką. Jednocześnie to, o czym już powiedziałem, ma większe prawdopodobieństwo odnalezienia się w tej rzeczywistości, no bo jeżeli 80% kobiet takie, tyle że właśnie w biznesie często to są kobiety. No i tu już sobie możemy wyobrazić, że tak do końca nie można generalizować, powiedzieć, jak jest kobieta, to się zachowuje tak. Bo tak samo jak mężczyzna, to się zachowuje tak. Tak nie jest. Ważny jest ten aspekt, żeby w biznesie kobiet nie traktować jak kobiety w tym takim sensie
wycieczek. Tak, patriarchalnym wycieczek w kierunku kobiecości i tak dalej, i tak dalej. Bo można oczywiście zauważyć jakieś rzeczy w sposób elegancki, tak? Tak samo jak można być, tak jak powiedziałeś, szarmancki. Bardzo fajnie, bardzo elegancko. No ale tutaj podałem taki przykład, bo to jest kwestia też kindersztuby biznesowej. Jak na przykład Amerykanie traktują kobiety, tak? I oczywiście ja nie mówię, że to jest dobrze czy źle, ale to jest środowisko bardzo biznesowe. No i kiedy spotyka się grupa osób, i tam są kobiety, mężczyźni, podają sobie dłoń wszyscy tak samo w biznesie. Jest siedem osób, trzy kobiety, sześć mężczyzn, witają się, każdy sobie podaje dłoń, tak? Powiedzmy, są tam jakieś grupy mieszane. Ale kiedy idzie mąż z żoną na przyjęcie, na raut, tak? I nawet biznesowe, tak? Ale taki, bo wynika to z jakiejś tak kontaktu biznesowego, ale mąż z żoną idzie, to faceci sobie podają dłonie, kobiety nie. Tylko mówią dzień dobry, tak? Ja nie mówię, że to jest dobrze czy źle. Ja mówię tylko w tym środowisku tak jest. Ale w biznesie traktują się wszyscy tak samo. Bo w biznesie to uściśnięcie dłoni jest, jesteśmy partnerami, biznesami i rozmawiamy. No i oczywiście teraz się pojawia pytanie kulturowo, jak kobiety są traktowane, jaką mają pozycję w danym środowisku i dlatego w negocjacjach są kultury, w których kobiety nie biorą udziału w negocjacjach w ogóle, nie istnieją, tak? A są kultury, w których kobieta, mężczyzna jest, znaczy te środowiska są reprezentowane porównie albo tych kobiet jest sporo. Możemy być do tego przygotowani. Ale ciągle mówię jednak, negocjacje to przede wszystkim obszar biznesowy, to przede wszystkim na świecie obszar kobiet, znaczy męski. Ciągle te proporcje są, chociaż one się zmieniają. Czyli Krzysztof, można powiedzieć, że w negocjacjach z kobietami mężczyzna musi być najlepszą wersją siebie i starać się jak najbardziej, żeby nie zrobić z siebie błazna. Jeszcze raz byś powtórzył, bo nie usłyszałem tego pytania. Okej. Można powiedzieć, że w negocjacjach z kobietami mężczyzna musi być najlepszą wersją siebie, bardzo uważać na to, żeby przy okazji nie przedobrzyć i nie zrobić z siebie błazna. Myślę, że bardzo fajnie to ująłeś. Bardzo tak zdroworozsądkowo. Tak. Po prostu trzeba jakby zapomnieć o tym, że jest świat kobiet, mężczyzn i rozmawiać. No ale oczywiście, jak się będę odzywał po polsku, no to będę używał rodzaju żeńskiego i męskiego, jak się odzywam do kobiety. W języku angielskim tego nie ma, bo tam nie ma rodzaju żeńskiego, męskiego. Czy mówię do kobiety, czy do mężczyzny, używam, że się tak wydarzy, takich samych końcówek, tak? Odnosząc się do języka polskiego. No i myślę, że to tak wygląda. Oczywiście mógłbym tutaj pójść troszkę więcej szczegółów i dotknąć jakichś tematów związanych właśnie z tym, że negocjujemy z kobietami. A podam parę takich elementów, żeby wejść troszeczkę w większe detale. A kobiety w czasie kontaktów biznesowych, to jest moja obserwacja nie tylko, ze względu na to, że wciąż są na etapie przebijania się do świata męskiego, albo inaczej, do świata biznesu, który jest dominowany przez mężczyzn, wciąż na świecie, one walczą o to na poziomie podświadomym, w związku z tym są bardziej ambitne, a w związku z tym wymagają czasami większego konkretu, są solidniejsze i bardziej dokładne w tych negocjacjach. I znowu nie chcą być potraktowane, że tam gdzieś są na zapleczu tego świata. W związku z tym trzeba się spodziewać następującej rzeczy, że będą bardziej wymagające. I to jest też pewna charakterystyka. Facet facetowi może w pewnym momencie zagrać na zasadzie tego, a wie pan, niech pan nie przesadza, nie? Na przykład coś takiego można powiedzieć. Spójrzmy na to z przymrożeniem oka i tak dalej. Teraz wyobraźmy sobie, że facet to mówi kobiecie. Wie pani, to niech pani nie przesadza, nie? Ups, po drugiej stronie reakcja jest zdecydowanie bardziej ostra albo ostrzejsza niż u statystycznego faceta. Zauważamy to, czujemy to? Nie? To jakby trochę nie. I to jest właśnie ten aspekt. I tu jest ta szarmanckość i tak dalej. No nie ujmę tego, tak? Bo się narażam w tym momencie na taką ostrą walkę, jak ty mnie traktujesz. I to jest ten element. A
w momencie, kiedy są negocjacje i siedzi mężczyzna i kobieta. Facet jest prezesem, a kobieta jest project managerem, tak? Czyli zarządza projektem, tym, który jest negocjowany. No i facet, prezes dominuje, nie dopuszcza tej kobiety do głosu. Wyobraźmy sobie teraz, że on nawet ją potraktuje trochę tak per noga, bo tam ona się coś odezwa i mówi, nie, nie, dobrze, to idziemy tu. I ona ustala. Nie? Znaczy, i on ustala. A ty jesteś na wprost. I ona czuje się jakby trochę taka odsunięta na naszych oczach. Tak? My to widzimy, ona to widzi, więc ona czuje się źle. Jeżeli my nie zadbamy o ten układ, w którym to układzie my zauważymy tę osobę jako osobę, zresztą jak facet będzie źle potraktowany, to jakby to był facet, nie kobieta, tak? To będzie podobna rzecz, ale u kobiety to jest jeszcze większa ambicja i czuje się gorzej niż facet tak potraktowany. Tak? Dlatego to jest warto zrobić. Jeżeli na naszych oczach ta kobieta jest traktowana właśnie trochę z boku, to szanse wejścia we współpracę jest mniejsza. Dlaczego? No bo jak się skończą negocjacje, to prezes popatrzy na project managera, czy na tę kobietę i powie, no i co sądzisz? Myślisz, że to ma sens? I ona nie chcąc wrócić do tego układu, w którym była zaprezentowana negatywnie, bo jest traktowana z boku, ona będzie przeciwna do pięciu tego dealu, no bo tej transakcji. Dlatego, że ona będzie wiedziała, że ty, jako druga strona, wiesz, że jej pozycja jest taka, że ona jest tam traktowana. Okay? Ale jeżeli w negocjacjach ty na przykład doprowadzisz do sytuacji takiej, że rozmawiając z prezesem, okay, w pewnym momencie odniesiesz się do jakiegoś tematu i powiesz, proszę pani tego typu projekty realizuje od pewnego czasu, no usłyszysz, że pani tym zajmuje. Co pani o tym sądzi? Okay? No, prezes wtedy nie może powiedzieć, nie, to nieważne, co ona sądzi, to ja tu będę gadał. Nie? Tak nie powie zazwyczaj. Ale gdyby ona się odezwała i powiedziała, a może byśmy tak, to on ją może zgasić czasami, nie? A tu już nie zgasi. To ona czuje się doceniona, tak? I teraz ona jako kobieta, która tym bardziej walczy o ten świat, ona tym bardziej poczuje to docenienie. No i tutaj ten świat jest przewrotny. Ona może na tego faceta spojrzeć nie tylko przez pryzmat biznesu, negocjacji, ale przez pryzmat kobieco-męski. Mówi, o, jak ten facet do mnie zadbał. Takiegoś mi się podoba. No i ona włącza nowy moduł kobiecy. I to jest ta przewrotność, prawda? Gdzie to się zaciera, gdzie nie. No ale dzisiaj rozmowa jest właśnie na temat tych uwarunkowań. I teraz ta kobieta będzie bardziej przychylna, bo widzi, on o mnie dba, ten obok to burak, tak, który mnie źle traktuje, ale ten gość jest z klasą, no to dobra, to ja w to zagram. I ona wtedy może do tego dążyć z powodu kobiecego, nie tylko biznesowego. Tak? No ale tak ten świat jest zorganizowany. Przez naturę. Jedni powiedzą przez naturę, drugi powiedzą przez Boga. Nie dyskutuję tego, tak? A pytanie padło bardzo konkretne. Różnice. Niezależnie od tego, czy to natura, czy to uwarunkowania społeczne, czy polityczne, pozdrawiamy wszystkie panie, które nas oglądają. Mam nadzieję, że jest ich kilka. Pamiętajcie o tym, że nie tylko w negocjacjach, ale i w życiu potraficie sprawić, że czujemy się trochę onieśmieleni. Więc miejcie też to na uwadze. W negocjacjach z nami, mężczyznami, pozdrawiamy was serdecznie. A myślę, że znowu bardzo, bardzo fajnie to ująłeś. Ja dam tylko taką ostatnią praktyczną uwagę. Jeżeli jedziemy na negocjacje, gdzie jest dominacja kobiet lub są kobiety, które rozgrywają te negocjacje, przygotujmy się bardzo dobrze. To są osoby, które lubią być szanowane przez pryzmat profesjonalizmu. Lubią być tak potraktowane. I to jest taka uwaga, która myślę zawsze będzie praktyczna. Jeśli ktoś może powiedzieć, zawsze trzeba być przygotowany. Szczególnie, kiedy po drugiej stronie jest pani prezes, to przygotujmy się bardzo dobrze, bo pojawia się kolejny element często. Pani prezes lubi pokazać, że kobieta jest górą. W związku z tym poluje na moment, w którym widzi, że gość nie jest przygotowany, to lubi go lekko zdołować. No i tu się włączają znowu kolejne mechanizmy kobieco-męskie, aczkolwiek, no właśnie, jak to potraktować, ale zignorować nie można. Kobiety górą. Dziękuję bardzo, Krzysztof, jeszcze raz i zapraszamy Państwa na następne negocjacyjne kanały. Dziękuję. Pozdrawiam.